Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie unboxing nowych dysków mocy do Disney Infinity 3.0 z serii The Good Dinosaur, czyli Dobry Dinozaur. To jest na podstawie filmu animowanego Disneya, który wyszedł tak naprawdę... Wyszedł ten film tak naprawdę wczoraj, 27. I już otwieramy go. Ja od razu wam mówię, że ja dzisiaj na ten film idę do kina. Jeszcze tam nie znam fabuły żadnej. Czekajcie chwilkę. Poczekajcie sekundkę, czekajcie. Okej, rozpakowałem je. Teraz wyjmiemy i po kolei wam wszystkie pokażę. Są cztery dyski. I są to dyski takie pojazdu, nie wiem jak to powiedzieć, zabawki, tak? Czyli, że po prostu mamy tutaj cztery dinozaury, na których możemy sobie jeździć. To jest pierwszy dinozaur, ten główny. Ja nawet jeszcze nie wiem jak on się nazywa, bo jeszcze na tym filmie nie byłem, dzisiaj idę dopiero wieczorem. Wiem, że ten to jest chyba Spot, on się nazywa, czy jakoś tak. Będę wszystko wiedział. I w następnym odcinku Przygód na Placu Zabaw ja wam pokażę te dyski w grze. Dzisiaj po prostu teraz oglądacie ten unboxing, jak to wygląda w rzeczywistości. A potem... potem będzie takie przejście i wam pokażę zdjęcia tych dinozaurów, jak one wyglądają w grze. Tutaj mamy kolejnego dinusia. Kolejny dinuś, taki, o. Taki większy. Naprawdę myślę, że ten film będzie fajny, bo generalnie jestem fanem dinozaurów, Jurassic World, a myślę, że to będzie fajna, słodka taka bajeczka, jak zawsze Disney robi. A Disney ma świetne filmy animowane. Naprawdę, on jest najlepszy w tym. No już. Kolejny dinozaur, taki. Tak on właśnie wygląda. Z tyłu zawsze tak samo. I ostatni to jest chyba taki najniebezpieczniejszy jakiś T-Rex. Czy nie wiem. Jakiś taki T-Rex. Tak mi się wydaje. Te dyski naprawdę fajnie wyglądają. I możecie je kupić za 50 zł. Ja na razie mam te dyski, bo mi się one najbardziej podobały. A zobaczymy, prawdopodobnie kupię też figurkę tego chłopca. Zobaczymy, bo wiecie, chcę najpierw zobaczyć film, czy mi się to w ogóle będzie podobało. I wtedy zdecyduję, czy kupić sobie figurkę, czy nie. No to okej. To by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i nie wyłączajcie jeszcze tego materiału, bo za chwileczkę będą zdjęcia tych dinozaurów, jak one wyglądają w grze.